No jak mi mama zabrała Natalkę, to ja już wiedziałam, że nie ma innej drogi, że tylko ten Bóg może mi pomóc. I naprawdę padłam na kolana. I Bóg powiedział, że jestem wolna. I od tego momentu już nic w życiu nie sięgnęłam. Pochodzę z rodziny takiej pseudokatolickiej, czyli u nas były święta. No i na święta to w zasadzie tylko w Wigilię mówiliśmy Ojcze Nasz i to już jest koniec. Więcej nie było. Do kościoła też nie chodziliśmy, ale wartościami było chrzest, komunia i bierzmowanie. I wszystkie te trzy sakramenty posiadam. Moi rodzice przyjaźnili się z małżeństwem. Znałam ich od urodzenia, bo się przy nich urodziłam i dopiero w momencie, kiedy oni się nawrócili, to moi rodzice zerwali tą znajomość. No może znajomość była, ale przyjaźni już nie było. No i w wieku 15 lat ciocia dała mi właśnie tą Biblię na Dzień Dziecka. Ja ją trochę czytałam. Ale moja mama, jak zobaczyła, że ja ją trochę czytam, to mi ją zabrała, nie? I poszła i oddała cioci, żeby nie przynosiła takich rzeczy do domu. No i później to już moje życie tak sobie upływało spokojnie. To może niespokojnie, bo poznałam mojego męża. No a moi rodzice nie chcieli go zaakceptować, więc mnie wyrzucili z domu. No i poszłam. Miałam 19 lat. Dopiero po czasie się przekonali do niego i zaakceptowali. Ale na ślubie moim nie byli. No i najpierw w związku byliśmy ze 2-3 lata, może nie pamiętam. Dopiero wzięliśmy ślub. I po ślubie, 10 lat, urodziła się moja córka. Wszystko mi się pięknie w życiu układało, bo nie mogę powiedzieć. Było dobrze, miałam dobrą pracę. Bo mieliśmy własną działalność, więc no było dobrze. Mieliśmy małe mieszkanko, później żeśmy przeskoczyli na duże, trzypokojowe, no i do szczęścia było potrzebne tylko dziecko. I ja książkowo po miesiącu mieszkania na tym mieszkaniu zaszłam w ciążę, ale niestety poroniłam. Miałam wtedy pretensje do Boga. No i zaczęły się od nowa starania. I wtedy byłam ewidentnie przykładem, jak trwoga to do Boga. Bo zaczęłam chodzić do kościoła katolickiego. Ja nawet pojechałam do tych sanktuariów maryjnych typu Częstochowa, Licheń. Na kolanach tam w koło chodziłam i prosiłam o dziecko. Nie wiem, no myślę, że Bóg zaingerował wtedy, bo w końcu po 10 latach naszego małżeństwa urodziła się Natalka, córeczka moja. Ale dalej sobie żyłam. Dopóki mój mąż nie zachorował, jak się Natalka urodziła, to on miał drugą dializę. No i 4 lata się nacieszył nią, no i Bóg go odwołał. A ja z tym wszystkim zostałam sama, włosy z głowy rwałam. Oczywiście, że miałam pretensje do Boga, ale już wcześniej mi się, że ja próbowałam tam, alkohol wchodził w grę u mnie, nie, w moim życiu. I ja już wcześniej piłam, ale tak niby kontrolowałam to. Jak się przed Natalką nie piłam w ogóle, bo starałam się o dziecko, więc pilnowałam później ja ją 3 lata, długo ją karmiłam, no nieważne. W każdym bądź razie rok czasu jeszcze się tak trzymałam po jego śmierci, a później jak przyszło, to zaczęłam pić i to piłam nałagowo, na przykład 10 dni. Takie ciągi, jak mogę to nazwać, załapywałam. Wtedy przyszła moja mama, zabrała mi moją Natalkę. Bóg się naprawdę posłużył moją mamą. I był warunek, że jak sobie dam wszywkę, to ona mi ją odda, nie? Więc ja oczywiście książkowo zaszyłam się, ale nie wiem, 3 miesiące to trwało, jeszcze w świecie obchodziłam imieniny. No i tam ta wszywka to niewiele mi dała, no bo ja znowu zaczęłam pić. No i moja mama znowu przyszła i zabrała mi Natalkę. A w tym czasie cały czas miałam bardzo bliski kontakt z siostrą, właśnie już protestantką od nas z kościoła. I ona mi zawsze mówiła o Bogu. Mówili mi o Bogu właśnie ciocia z wujkiem, która dała mi Biblię.
Ja gdzieś zawsze wiedziałam, że ten Bóg jest. I ta siostra mi cały czas, Ula, i ona mi tam coś mówiła, a ja mówię, posłuchaj, nie mów mi o Bogu, bo ja piję i nie chcę w tym stanie słyszeć o świętości. No i jak mi mama zabrała Natalkę, to ja już wiedziałam, że nie ma innej drogi, że tylko ten Bóg może mi pomóc. I naprawdę padłam na kolana. I Bóg powiedział, że jestem wolna. I od tego momentu już nie, w życiu nie sięgnęłam. Jeszcze szkoda mi tych wszystkich ludzi, którzy nazywają się anonimowymi alkoholikami, bo ja wiem, że ja jestem wolna w Chrystusie, a nie anonimowa i zawsze będę się tak nazywała. Jak umarł mój mąż, to płakałam, a później sobie obiecałam, że już nie będę nigdy w życiu płakała. A jak Bóg przyszedł do mojego życia, zmienił moje serce, dał mi je mięsiste. I umiem płakać, nie potrafiłam ludziom wybaczyć. A Bóg mnie tego wszystkiego nauczył. Tato, który mnie wyrzucił, później zachorował i leżał w łóżku, musiałam się nim opiekować. I sobie pomyślałam, Boże, gdyby nie Ty, zostawiłabym go. Gdyby nie łaska. Ale to jeszcze nie tak, bo ja nawróciłam się 11 lat temu i Bóg cudownie uzdrowił mnie z alkoholu. Po jakimś czasie, słuchając na kolejnym nabożeństwie, że z ust moich nie mogą padać brzydkie słowa, bo mam chwałę Bogu oddawać, też przyszło, że nie przeklinam. Ale to przyszło wszystko tak szybko. Ale Bóg mi zostawił papierosy. I ja się strasznie zmagałam z tymi papierosami. 3 lata, nie? Już. Ale później to się przyzwyczaiłam, nie? Że mam Pana, że ja sobie chodzę z Panem, daję mi pokój, wszystko jest dobrze. A papierosy to były, nie? I kiedyś czytając Słowo Boże, przeczytałam list do Ladojcei z objawienia Jana 3:15, że bądź gorący albo zimny, bo letnik wypluje. I te słowa, to jak ten miecz tak palnął mnie w głowę. Ja wiedziałam, że to nie. I jeszcze większą walkę podjęłam. Bóg mi objawił, że nie wyznałam wszystkich grzechów. I dopiero w momencie, kiedy ja naprawdę wszystko wyznałam, przyszła wolność. Wiedziałam, że wtedy mogę iść do chrztu. No i w zasadzie 8 lat temu weszłam do wody. I teraz to sobie prowadzę takie życie z Bogiem, z Bożą łaską. Staram się tak wychowywać moją córkę. Oczywiście, że są doświadczenia, bo nie ma ludzi bez... Jak są ludzie bez doświadczeń, to kłamią. Oni tak nie wierzą w to. Ale Bóg zawsze przychodzi z pomocą. Zawsze. W małych i w dużych rzeczach. Teraz jak się pojawiają problemy, to się modlę i zostawiam wszystko Panu. Chyba największym doświadczeniem było, jak 2 lata temu zachorowałam. A że u mnie jest dziedziczna choroba płuc, a zresztą to są konsekwencje palenia papierosów, także ja nie miałam pretensji, ale jak się dowiedziałam, że mam guza, to pomyślałam, Boże, co teraz? Zawsze z tyłu głowy, że to moje dziecko samo zostanie, nie? I za 3 dni to się tak sama motałam. Bo ja jestem tylko człowiekiem, tak? I dopiero mówię, Boże, po co ja to robię? Przecież ja mam Ciebie. Ty mnie przeprowadzisz i Twoja wola. No tak się modlę, prawda? I jak ja tak oddałam to wszystko Panu, to naprawdę, wiecie co? Ja dowiedziałam się w styczniu, a w marcu to już byłam po operacji. Bóg mnie naprawdę chwycił tak za rączkę. Naprawdę dzięki Bogu. Później okazało się, że dobrze, szybka reakcja. Nie było to złośliwe i no teraz robiłam badania. Wszystko jest dobrze, chwała Panu.